maski afrykańskie w naszym muzeum poczesne miejsce zajmują. Wiele mamy masek. W Afryce zawsze były czymś ważnym. To nie tylko było dzieło sztuki, ale to były wręcz kultowe przedmioty. Tancerz zakładał na głowę, wpadał w trans, tańczył, nawiązywał kontakt z duchami przodków. To maska wszystko umożliwiała. Oni tak wierzyli, oni tak mocno to przeżywali, że rzeczywiście jakiś tam kontakt nawiązywali. Nie wiem, czy z duchami przodków, ale nawet opowiadali o swoich kontaktach właśnie ze światem nadprzyrodzonym. Tu jest bardzo ciekawa maska, szczególna, bo jest wyrzeźbiona w jednym bloku drewna, podwójny łańcuch i głowa, to jest jedna nierozerwalna całość. Oni twierdzą w Afryce, że to jest maska dobrych życzeń. No oczywiście my się uśmiechamy, ale nieraz oprowadzając gości mówię, że proszę dotknąć, bo to jest dobre życzenie tutaj. Kiedyś taki pan przyjechał z Katowic i tak sobie chodzimy, podeszliśmy do tej maski, mówię mu o tej, on dotknął. Rozmowny człowiek, sympatyczny, jak dotknął tej maski, to właściwie zamilkł, jakoś tak dziwnie, zbladł. Po chwili nawet zniknął, wyszedł, nie pożegnawszy się. Ja taki byłem zdumiony, myślałem, może go czymś uraziłem. No, nie wiedziałem, co się stało. Na szczęście po tygodniu dostałem od niego list i ten człowiek z Katowic bardzo mi tam w tym liście wszystko opisał, to znaczy przeprosił mnie w pierwszych zdaniach, że tak odszedł bez pożegnania, ale opowiedział mi ciekawą historię swojego życia. Mianowicie on przeszedł wypadek, gdy miał 17-18 lat, no i pojawiła się amnezja. To był ciężki wypadek, amnezja, czyli stracił pamięć, nie pamiętał tej czasów dzieciństwa i młodości. Lekarze byli bezradni. No i jeżeli, proszę sobie wyobrazić, jakie życzenie on przy tej masce wyraził. No oczywiście, żeby ta pamięć wróciła, prawda? I co dalej? I on to wszystko mi pisze w liście. I on wtedy się poczuł bardzo źle, gdy dotknął tej maski i to życzenie wyraził. Straszny ból głowy, stąd zniknął nie pożegnawszy się. Ale co ciekawe, pisze dalej, że po jakimś czasie ta pamięć mu zaczęła wracać. No więc coś niesamowitego, maska tutaj zwyciężyła jego amnezję. Jak to wytłumaczyć? Mi się wydaje, że potężna siła autosugestii tutaj zadziałała, bo ja nie wierzę, że ten kawałek drewna ma w sobie jakieś magiczne moce, ale autosugestia przecież jest znana i w medycynie i tak dalej, w życiu duchowym człowieka odgrywa ważną rolę. No więc brawo, nasza maska uzdrowiła kogoś. Maski w naszym muzeum mają szczególną moc. W maskach zaklęte są duchy przodków, które czuwają nad zdrowym rytmem życia całego plemienia. Maski rzeźbią mężczyźni w Afryce. Uważają, że mają kontakt z zaświatami. Rzeźby przedstawiają kobiety, które mają pobudzać płodność, szczególnie te wszystkie z tymi dużymi piersiami. Mamy również bardzo interesujące rzeźby, inspirowały naszych wspaniałych artystów jak Braque, Picasso, Cézanne. Cały kierunek w sztuce powstał, kubizm, geometryzacja rzeźb afrykańskich była inspiracją dla Picassa. Maski nie mają tej energii, jeśli nie dochodzi do tego taniec i muzyka. Te maski pływają przy sobie dziewczyny. Są oryginalnymi maskami przywiezionymi z podróży po krajach bardzo gorących.